69-28. 69-28 to czas powodzenia, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że wygrał dzisiejsze zawody i trzeci medal Janusza Kołodzieja złoty. Janusz Kołodziej, oczywiście odbieram jak najbardziej zasłużone gratulacje za zdobycie dzisiaj złotego medalu indywidualnych mistrzostw Polski. Wspaniały zawodnik, wspaniały kapitan Unii Tarnów, drużyny, która przecież na co dzień rozgrywa swoje mecze tutaj właśnie na Stadionie Miejskim w Tarnowym Uszczycach. I oczywiście kibice, wspaniali kibice, wielkie brawa i ukłony dla was za wspaniały doping dzisiaj dla Janusza Kołodzieja i Maćka Janowskiego, który na pewno walnie przyczynił się do tego, że możemy dzisiaj świętować tego toru blisko w waszej okolicy. Pamiętajcie o tym, aby ich pozdrowić gromkimi brawami i głośnymi okrzykami. Uwaga, uwaga, już jadą Janusz Kołodziej, złoty medalista, srebrny medalista Krzysztof Kasprzak i brązowy medalista Maciej Janowski. Zawodnicy już meldują się pod... Dzień dobry. Ja tak ogólnie zastanawiałem się, co ja tu robię w ogóle. Co chwilę ktoś coś o mnie mówi, ale generalnie tak mówiąc na serio, bardzo się cieszę. Dziękuję za doping. Troszeczkę nie było mi łatwo, bo cały czas o mnie mówiliście, a mnie to troszeczkę bardziej, że tak powiem, wewnętrznie rozwala i ciężej mi jest, ale bardzo się starałem i co chyba widzieliście, coś ze startu dzisiaj nie mogłem zaskoczyć, natomiast po trasie próbowałem gonić, jestem teraz strasznie wykończony, bo jednak ten tor dzisiaj był bardzo wymagający. Zrobiłem to dla was, no wygrałem te zawody, bo... Najważniejsze to jest to, jak to zdobywasz. Naprawdę tak się wydaje się walką. Także naprawdę zrobiłem, co mogłem dzisiaj. Bałem się trochę tego ostatniego biegu, bo jednak tak mówię, jestem troszeczkę wykończony, ale jak wyprzedziłem Krzysia Kasprzaka, to po prostu zacząłem się modlić do Boga. Chłopie, daj radę do końca i gra. Dziękuję bardzo. Janusz Kołodziej.